Praca w trakcie kryzysu będzie poważnym problemem. Już teraz prognozuje się, że zapaść gospodarcza wywołana pandemią koronawirusa może doprowadzić do zwiększenia się grona bezrobotnych o nawet 2 miliony osób. Członek obecnego rządu wpadł na pomysł, jak temu zaradzić. Chce zaangażować do tego osoby, które stracą pracę, studentów oraz młodych. Nie wszyscy będą z tej koncepcji zadowoleni. Praca niedługo może stać się towarem deficytowym. Kryzys wywołany pandemią może odmienić sytuację na rynku pracy, która w ostatnim czasie była korzystna dla pracowników. Szef resortu rolnictwa wpadł na pomysł, jak poradzić sobie z wysoką stopą bezrobocia. Niektórzy mogą na tym skorzystać, ale nie wszyscy będą zadowoleni. Praca dla bezrobotnych, studentów i uczniów. Minister rolnictwa ma pomysł. Minister rolnictwa, Jan Ardanowski, ostatnio uczestniczył w wideokonferencji z osobami związanymi z branżą rolniczą. Tematem rozmów była sprzedaż polskiej żywności, promowanie takowej w sklepach, a także zbliżający się kryzys pracowniczy i pozycja rolników na rynku w czasie jego trwania. Szef resortu zapowiedział dosyć kontrowersyjny pomysł. Zastanawiam się, ale też powinienem mieć waszą akceptację i może wspólnie powinniśmy to zrobić. Tak jak apelowaliśmy wspólnie o kupowanie polskiej żywności i widzę, że to przyniosło duży odzew. Może powinniśmy wystąpić o to, żeby ci wszyscy, którzy pozostają bez pracy, czy trwale, czy chwilowo, również młodzież, studenci, ale i młodzież szkół średnich, żeby ci wszyscy ludzie, oczywiście, jeśli będzie konkretne, precyzyjnie sformułowane zapotrzebowanie, pomagali rolnikom przy pracach polowych, powiedział minister rolnictwa cytowany przez portal Świat Rolnika. Problemy z realizacją koncepcji. Internauci nie są zadowoleni i oczywiście na razie jest to nieformalna propozycja ministra, nie wiadomo, czy Jan Ardanowski przejdzie do jej realizacji. Po drodze może napotkać wiele problemów natury formalnej, gdyż nie wiadomo, czy rolników byłoby stać na utrzymanie pracowników. Ponadto sami zainteresowani niekoniecznie muszą być zainteresowani pracą w gospodarstwach. Większość internautów była przeciwna takiej koncepcji, a upustnie zadowoleniu dali w komentarzach. Dwa. Czyli wykopki jak za komuny. Czy autobusy PKS już są gotowe? Skomentował internauta. Zasiłek dla bezrobotnych w Polsce wynosi od 700 zł do 1000 zł brutto, w sam raz wypłata za zawłupale na polu, pisał inny internauta. Źródło: Świat Rolnika.